Akcja uwolnienia więźniów z Nowego Wiśnicza była jednym z bardziej spektakularnych działań polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, mimo że nie wszyscy żołnierze Armii Krajowej byli za jej przeprowadzeniem. Odmówili udziału, że to jest niemożliwe zdobycie tego więzienia, bo tu rzeczywiście nie ma innego wyjścia jak tylko brama. W tym roku obok bramy pojawiła się tablica pamiątkowa jako dowód na to, że akcja była jednak możliwa. Oby każdy, kto wchodzi tutaj, pamiętał, że ta akcja była przeprowadzona perfekcyjnie przez żołnierzy Armii Krajowej. A jej upamiętnienie możliwe jest dzisiaj także dzięki pracownikom więzienia, którzy organizują tu obchody. Większość funkcjonariuszy zakładu karnego to mieszkańcy Wiśnicza lub okolic. Także pamięć o tych historiach sprzed kilkudziesięciu lat jest żywa wśród naszych funkcjonariuszy. Powodzenie akcji zależało w dużym stopniu od pomocy zakonspirowanych strażników więziennych. To właśnie jeden z nich, Adolf Roman, pseudonim Kosa, przekazał kluczową informację. I on nas zawiadomił, że z 24 na 26 na 27 będą wywiezieni więźniowie polityczni do Oświęcimia. No więc to nas postawiło na nogi. Eugeniusz Kowal został wysłany do dowódcy pułku w Bochni, gdzie otrzymał zgodę. Dał mi to zezwolenie, ale warunek jeden, że bez najmniejszych skutków śmiertelnych. Przeprowadzenie akcji w więzieniu podjął się pierwszy batalion 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Rozpoczęła się w nocy z 26 na 27 lipca 1944 roku pukaniem kosy do strażniczej bramy. No jak już otworzył, no to już był nasz. Nasze były również, bo tutaj obok jest strażnica, prawda? I tam odpoczywają strażnicy w pewnym czasie. No więc oczywiście oni też już byli nasi. Ich broń odstawiona, prawda, na te była też już nasza. Nie było problemu. W czasie ponad dwugodzinnej akcji udało się uwolnić 128 więźniów politycznych, a niemieckich strażników razem z naczelnikiem wsadzono do zbrojowni. Ten naczelnik więzienia, prawda, miał w zasadzie do godziny 6, prawda, się nie ruszać, ale on wolał już dłużej być, do 8 posiedział w tej zbrojowni i mniej więcej o 8 wyjechał do Bochni, żeby meldunek złożyć. Jak się okazało później, prawda, złożył meldunek, że to było gdzieś około 300, prawda, zrzutków angielskich. Cała akcja odbicia więźniów przebiegła zgodnie z planem, czyli bez żadnych strat po obu stronach i bez użycia broni, z jednym wyjątkiem. Na obchody do Wiśnicza przyjeżdżają młodzi ludzie, uczniowie i członkowie grup rekonstrukcyjnych. Bocheński Okręg Armii Krajowej miał kryptonim Wieloryb, stąd też właśnie mamy na rękawach, tudzież na nakryciach głowy, takie charakterystyczne biało-czerwone wielorybki właśnie dla upamiętnienia tego okręgu i jego nazwy. Musimy pamiętać o naszej historii, bo jeśli nie będziemy o niej pamiętać, to ona będzie działała się w kółko i wtedy no, nie będzie najlepiej. O akcji AK pamiętał też niemiecki naczelnik więzienia, gdy mijał Eugeniusza Kowala na rynku w Wiśniczu. Przechodząc koło mnie, prawda, tylko mnie zasalutował, prawda, i poszedł dalej, nie oglądając się, prawda, w ogóle, co się będzie dalej z nim działo. To było, nie wiem właśnie, czy to była podzięka, proszę pana, wie pan, za naszą solidność, proszę pana, wie pan, czy za sposób przeprowadzenia akcji. Nie pamiętam, kiedy była ucieczka z tego zakładu. Historycy, czy moi poprzednicy mówią, że kiedyś tak było, ale odpukać. Mam nadzieję, że podobnej akcji nie będzie w przyszłości. Wzór działania już jest. Pytanie, czy w razie potrzeby znajdą się bohaterowie. Piotr Wąż, Telewizja Republika.